kamerą wśród influencerów? Polska, kraina pełna tajemnic i niezwykłych stworzeń. Ale by opowiedzieć dziś o głównych bohaterach odcinka, należy przedstawić wpierw inną, już kultową postać. Wywodzi się ona z miejsca, jakich wiele w naszej pięknej, podobno uśmiechniętej Polsce. Miejsca, w którym stworzenie to ma absolutnie dogodne warunki do rozwoju. Mowa tu oczywiście o Biedronce, Polo Markecie, Dino i Kościele. Syców. To tu, w głębi klockowej zabudowy, gdzie światło przebija się przez gęsty, azbestowy dach, żyją sobie spokojnie pewne osobniki, które są głównie odpowiedzialne za powstanie naszych pierwszoplanowych uczestników. Te osobniki to Rokicki, potocznie zwane Mergani. Królestwo Wielkopolskie zazwyczaj w środę, typ Awake, gromada rzemieślnicza, rodzina Samirowate, rodzaj Box de lo Lubne, gatunek Angel Boys Gang. Naukowcy do dziś się spierają odnośnie pochodzenia tych zwierzątek. Jedni upierają się, że są z Polski, a inni, że prosto z Sudanu. Jedno jest pewne. Ktoś kiedyś się puścił. Rokicki dorastają w spokoju. Są roślinożercze. Najczęściej lubują się w małych rychlikach, czerwonych roślinkach. Uwielbiają je. Lubią, jak jest ich multi, a najlepiej, jakby były jeszcze young. Właściwie tak samo powie każdy większy influencer o swojej widowni. Niech będą young and multi. Mergani w okresie godowym są napadane przez inne drapieżniki. Inferior sodalis asinus membrum urinor, zwane w skrócie ISAMU. ISAMU są bardzo agresywne i znane ze swej dobroczynności, jeśli chodzi o zapładnianie. Po wyczerpującej walce mergani poddają się. Po kilku latach mergani składają jaja. W każdym jaju znajdują się zawsze dwa zarodki, lewo i prawo oscypkowe. Lewe oscypki to bandury, a prawe to dzinoldy. Mergani wysiaduje swoje jaja, zazwyczaj przez wiele godzin przed ekranem komputera. Czasami je myje, czasami nie. Czasami je pokazuje, a czasami się po nich drapie. Wspólne jajo oplecione mistycznymi wzorami jest symbolem jedności i harmonii, jaką przyroda przynosi na świat. Gdy nadchodzi okres wyklucia, wszyscy są o tym fakcie przed czasem poinformowani. Przychodzi każdemu z nas alert RCB o burzach. Bo to właśnie w trakcie burzy dochodzi do pierdolnięcia z 3-funtowej armaty na twierdzy Kłodzko i słychać wyraźny czask. Panie, tak się nie robi! Dzinoldy i bandury jako bliźniaki jednojajowe wyróżniają się tym, że jeden ma jedno jajo, a drugi ma łeb jak jajo. Rodzą się właściwie w tym samym momencie. Bandury szybko. Ten pośpiech widoczny jest w późniejszym rozwoju, szczególnie w sferze godowej. Bandury operują za szybko, ale bez ładu i składu, często nie trafiając tam, gdzie trzeba, z byle kim. Dzinoldy, mimo że rodzą się w tym samym momencie co bandury, wyjście z jaja zajmuje im jakieś 5 lat. Nie śpieszy im się. Spowolniony metabolizm i ochota do życia powoduje, że od małego wyglądają jak pomarszczone awokado. Nie mają włosów, bo ich nie potrzebują. Dzinoldy i bandury żyją obok siebie. Wspólnie eksplorują gęste knieje, tańcząc wśród liści i kwiatów, dzieląc się często wspólnie zdobytym pożywieniem. Bandury to fitofagi. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z byciem fit, za to mają fagi pod nosem. Na co dzień żywią się kwiatami zwanymi alanami. Niestety jedzą je ich tyle, że dostają na szyi szeligi. Szeligi, czyli pospolitego liszaju. Łatwo potrafią się ich pozbyć, smarują je swoimi fagami. Szeligi lubią fagi z nosa, zarówno swoje, jak i cudze. W budowie kośćca bandur łatwe do zauważenia są pewne wady wrodzone, które rzutują na rozwój intelektualny. Posiadają przerost kręgla w kręgosłupie na odcinku posnania. Kręgiel ten często blokuje dopływ wartości odżywczych wraz z tlenem do jednej jedynej komórki w głowie. Do najważniejszego organu. U człowieka ten organ nazywa się mózg. U bandur to tylko patryk.
Dzinoldy są za to zupełnie inne, w tym samym wieku co bandury, ale młodsze o 5 lat. Swoim wyglądem przypominają bardziej kolano igi świątek. Spowolniony rozwój idzie w parze ze spowolnionym układem oddechowym, krążenia pokarmowym, limfatycznym, płciowym, nerwowym i moczowym. Mimo tych wszystkich przeciwności, dzinoldy tak mocno upośledzone jakoś radzą sobie w środowisku i starają się przeżyć za wszelką cenę. Dzinoldy, czyli prohibere caestu. W wolnym tłumaczeniu znaczy to nic innego jak odżywiają się głównie picaea ananalis, czyli pizzą z ananasem, którego wprowadzają sobie sami do organizmu poprzez odbytnicę. Niestety ten sposób odżywiania powoduje, że często do ich ciała w okolicy klatki piersiowej przytwierdzają się pasożyty. Pasuty. Czasem są przyklejone, a czasem mocno odklejone. Dzinoldy pozbywają się pasutów jednym ruchem. Ruch ten nazywa się besser. W życiu codziennym tuż przy ich nodze możemy dostrzec małe żyjątka, które z dzinoldami współżyją na zasadzie symbiozy. To tuszole. Na obecną chwilę nie wiemy, jaką dokładnie tuszole odgrywają rolę w życiu dzinoldów. Może mieć to jakiś związek z zapałkami. Jedno wiemy na pewno, to małe coś wystające z boku tuszolkom to wronek. Zarówno bandury, jak i dzinoldy należą do Królestwa Poznańsko-Tarnobrzeskiego. Typ deweloperski. Gromada rzeźnicza, rodzina syny kieroposnania, rodzaj kartelowate, gatunek bungee. Choć tak bardzo różne od siebie, a tak bardzo podobne. Żyją w myśl schematu, który jest bardzo popularny w ich środowisku. Schematu o nazwie YFL, czyli jebać fałszywe lachociągi. W swym naturalnym środowisku bandury i dzinoldy nie mają za wiele wrogów naturalnych. Badacze dowiedli jednakże, że bandury mają bify z osobnikami białasowatymi, a dzinoldy boją się kuni. Te popularne organizmy niestety mają też wady, które mocno zagrażają ich bytowi. Bandury często popadają w megalomanię. Wydaje im się, że są niepokonane. Jest to ich pięta adamkowa. Trafiają na przeciwnika i z uwagi na zbyt duże obrażenia ich organizm nie wytrzymuje. Dzinoldy, widząc taką sytuację, zamiast pomóc, popadają w nostalgię i zapominają oddychać. Jedni i drudzy umierają w samotności. Razem, ale jednak w samotności. Czytała Czystyna Krupówna. A to jest zajebista sosna.